Dzień dobry, dzisiaj goście OX.pl. Pani Helena Lipowska, pan Piotr Lipowski, Łukasz Lipowski. Dzień dobry. Witam. Witamy. Łączymy się z Brenną, tak? Tak. Właśnie, to powiedzcie, jak to jest z tym zespołem. Najpierw zacznijmy od zespołu. Kto był pierwszy? To pierwsze to ja poszedłem do tego zespołu. Mhm. Mówimy o zespole, który ma nazwę na K. Powiedzmy, jaka to nazwa, bo ja ją przekręcę. Powtarzanie. Tak, okej. Powtarzanie. Tak. I co, pan po prostu widział, że śpiewają i tańczą? Nie, bo pan był od samego początku. To 92 no, rok. Tylko, że tak to powstawało. No, to, jakże był piękny, młody i gładki, co tu łaził po tym centrum i gadałem, co teraz się będę łaził, kombinował, żeby przyszedł do zespołu potegować, nie? No tak. Wtedy z organizatorem, całym kierownikiem była pani Halina Cieślar była, nie? Choreografem była pani Ania Gielata była, nie? No i tak się zaczął. Zaczniemy mieć próby, potem zaczniemy wymyślać, jak się będzie ten zespół nazywał. A że my są spod Kotarza, no to wyszło, że to Kotarzanie było do tego, nie? Bardzo dobra nazwa. Jak się zaczniemy występować, tegować, zaczęły się, potem przyszły święta i po świętach trzeba było zorganizować Sylwestra, nie? Do ludzi, nie? Do tego. To się tak u nas organizowało, skategowało, nie? No i my jako była obsługa, była jako kelnerzy, my tego wszystkiego, a tych rąk cały czas brakuje do tej roboty, nie? Do tego wszystkiego, nie? Się prawie nie mogę i kiedy tego. A starka moja siedzi w opie, to co ona tam gdzie klebecić, nie? To wezmę do zespołu, nie chcę tam wejść, nie? I robi do tego, nie? No jak już tam wlazła, tak już tam tela nie wylazła, nie? I bardzo dobrze. Mama się nie nudzi, mama przyszła i w sumie teraz mama i Łukasz zostaliście w zespole, prawda? Bo pan Piotr już no nie miał czasu za bardzo. No nie, no bo ja zacząłem jeździć na międzynarodówce i to już nie kolidowało z tym wszystkim. Ale i tak jak zjechałem, trzeba było w niedzielę jechać na występy, nie? Brakowało chłopów, no to dzwonili. Co byś tam siedział? Jedź z nami. No to że ksiądz i pojechałem z nimi tak samo dali do tego, nie? No proszę. Ale się jednak u nas się tu dali trzymie, nie? Aha. To jak już jest pan przy głosie, to powiem tak, to pan w wielu krajach już był, prawda? Jeżdżąc, że tak to nazwę. Jeżdżę po całej Europie jeżdżę, nie? Do tego, nie? Jeżdżę do tego do 3 tygodnie, 4 tygodnie i zjeżdżam do chałupy na tydzień, nie? Do tego, także jak praktycznie codziennie to w innej środku Europy się człowiek znajduje, nie? A gdzie jest najlepiej? Chałupie najlepiej, no. Wszędzie jest dobrze, ale chałupie najlepiej, nie? Zgadza się, właśnie. A pani Heleno, to zapytam teraz panią. Pani po prostu się tam pojawiła, bo trzeba było i rąk do pracy, i do śpiewania, i do tańczenia, i pani tam została. Do dzisiaj pani tam jest, prawda? W tym zespole. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, czy mnie słychać? Według tego mnie pomagali. Jeszcze raz bardzo bym prosił panią o powtórzenie. Jak się to zaczęło? No właśnie, jak to się zaczęło? Bo pani się tam została, bo trzeba było stroje szyć. Pani Hania Gielata zawsze projekt zrobiła, plany zrobiła, no i nam pomagała, tak się szyje, pokazuje hafty, wszystko, jak się robi i ona nas tego wszystkiego nauczyła. Mm-hmm. To jest jej zasługa. Aha. I pani jest jako krawcowa, pani się przydała jako krawcowa, szyje pani stroje w tym zespole? Szyjemy stroje razem z koleżankami. Mhm, okej. Okay. I przy okazji nawet też... Nawet mieli taką jedną koleżankę, co nie umiała szyć, ale za to zaś umiała ładnie pruć. A, takie osoby też są bardzo potrzebne. Różową wodę robiła, nie? Co nam przy tym to imponowało, nie? A co to jest ta różowa woda? Drink. A, okej, okay, dobrze. Jesteśmy, proszę Państwa, nagrywamy zaraz przed Sylwestrem i może dlatego takie nastroje, ale puszczamy po Sylwestrze. To już będzie na Nowy Rok, to już będziemy bez wody. A czy pamięta Pani jeszcze, skoro jesteśmy przy takich humorystycznych rzeczach, jakieś takie zabawne sytuacje związane z zespołem? A mieliśmy często jak do Makowa na Tydzień Kultury my jechali, nie? To nie było gdzie się rozebrać, szatni wtedy nie było, no to my wszystkie ubrania się na płotach powiesiło. No to już dobra, przebieramy się, my tu w majtkach, w biustonoszach i co? Kierowca by kożył odjechać i to, ale wtedy człowiek był zgrabny i piękny, nie? A teraz to już zostało tylko i. A, no, nie przesadzajmy. A, czyli autobus odjechał i wy zostaliście tak jak prawie, że pan Bóg... Nie dostali i szybko my się przebierali. A, no to jest tempo przebierania się. Tak samo jeszcze się mi wspomina, było bardzo fajnie w Polkowicach, jak my byli, nie? A co się działo? To znowu Brunek Cieślar,
Byliśmy na basenach, kąpaliśmy się w tej jacuzzi, nie? Brunek wziął skrzypce i wszyscy dookoła zaczął grać i śpiewaliśmy. Coś pięknego to było. Zawsze bardzo ładne my mieli te wycieczki zorganizowane. Aha. I pani w zespole? Pani zawsze to kultywowała. Mhm. A panią nazywają w zespole Starka? Dlaczego? No mieliśmy taką scenkę, nie? No i to, że tam trzeba było Starkę, no i ta Starka tam musiała obsługiwać, no i do tej pory została Starka, a niech nie będzie tym młodym, niech nam mówią stale Starka, przynajmniej mają uciechę, nie? Mm-hmm. Że mają Starkę. Tamci poszli, zaś młodzi są i dalej nazywają Starka. A jak się dogadujecie, młodzi ze starszymi w zespole? Bardzo dobrze. Każdy ma głos, co myśli, to powie. No na tym to polega, nie? No tak. To tak trochę jak w rodzinie, też się pewnie radzą młodsi. Tak, tak. Mhm. To samo. To zapytam się właśnie Łukasza teraz, czy się faktycznie młodzi radzą starszych? Jak to jest? Radzisz się starszej osoby w różnych sprawach, Łukasz? Opowiem tak, jak moja babcia mówiła, no to każdy ma ogólnie swoje zdanie i tak jakby się naradzamy i są różne propozycje, co na przykład będziemy tańczyć, śpiewać, grać. Mhm. A, to dobrze, to tak, tak demokratycznie. A ty... Młody trzeba dopuścić do głosu, nie? Tak, tak. Czasami dzieci i ryby mają głos. Tak. To bardzo ważne. A ty grasz, Łukasz, na skrzypcach? Tak, na skrzypcach i kontrabasie. Mhm. I wiążesz swoją przyszłość z muzyką? Teraz... Jak na razie, no to próbuję w zespole, a tak to uczę się grać u pana Wałacha. A, no to tak, to super, super nauczyciel. Przy pozdrawiamy pana Zbyszka Wałacha. Nie? No właśnie, właśnie, bardzo będzie miło, tak. I uczysz się też w Cieszynie, prawda, w szkole? Tak, dokładnie. Mhm, ale to już nie muzyka, tylko w budowlance, tak? Tak, dokładnie. Rozumiem, że z nowym rokiem kalendarzowym pozdrawiam wszystkich nauczycieli. I masz nadzieję, że jakoś do czerwca. Właśnie, właśnie. Dużo zdrowia, tak. A zapytam panią jeszcze, byliście w jakich miejscach na przykład z zespołem? Gdzie graliście, gdzie śpiewaliście? Na Litwie, Czechach, Słowacji, we Francji my byliśmy, nie? Na Mazurach, w Kurpiach w 2007 roku my tam występowali tak samo. No, wszędzie jeździmy. Czyli pan Piotr? Myślało, bo ta pandemia i tak... Taki zastój jest, nie? No, niestety tak. Czyli pan Piotr wcale się nie może pochwalić, że był w wielu krajach, bo pani też z zespołem. Za mną się smykają. No nie? Właśnie, właśnie. Pan wytycza szlaki i później zespół. Jakie plany macie na ten nowy rok, który nadchodzi? Wy jako zespół i jako rodzina. Mamy mały przestój. Halo, halo. No, że chcielibyśmy wyjść, halo. I tak, tak, jeszcze raz proszę powtórzyć, jeszcze raz. Jakie plany macie na ten nowy rok i jakie plany jako rodzina, jako zespół? No, jako w zespole to życzyłabym sobie, żeby wszyscy popuścili już tę pandemię, żeby mogli młodzi przyjść, bo już chce się mieć ćwiczyć tak samo, przede wszystkim tych spotkań nam brakuje. No tak. Tak, no tak. Bo kapela ćwiczy, no ale co to jest, tylko do 5 osób, nie? A młodzi nie mogą, nie? No zgadza się, no tak. Więc a żeby rodzinne plany, no żeby zdrowi było. Syn szczęśliwie, żeby wracał z pracy zawsze do domu, nie? No tak. Dobrze, właśnie, zdrowie najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to wszystko się będzie układało. Miejmy nadzieję, że właśnie będzie normalniejszy ten nowy 2021 rok. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi... A jeszcze tak, tak, powiedzieć, no. Że jestem w Związku Podhalan Górali Śląskich, ognisko w Brynnej i chciałam podziękować w imieniu organizacji Górali za udzielenie patronatu medialnego na Rok Górali w Województwie Śląskim na 2021 rok. O proszę, no to dobrze, to ja się też cieszę, o może tak. Dobrze, to dużo zdrowia wam życzę, bardzo też dziękuję za rozmowę. Helena Lipowska, Piotr Lipowski i Łukasz Lipowscy byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy. Hej, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Hej.